serdecznie Państwa witam na premierowym spotkaniu książki Magdaleny Grzebałkowskiej Komeda osobiste życie jazzu. Jest mi bardzo miło, że widzimy się w tym gronie. Serdecznie w takim razie proszę na estradę Magdalenę Grzebałkowską. Sopot! Oraz prowadzącego to spotkanie profesora doktora Tomiszczaka. Salon! Magistra! Magdalena Grzebałkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie jest Jadzia? Jadzia tu. Cześć Jadzia. Słychać. Bardzo nam jest miło. Rzeczywiście to już nasze trzecie spotkanie. Ktoś tutaj ja stanowuję w domu. No właśnie. Ktoś tutaj na sali, nawet co jedna z pań mówiła przed początkiem, że dopiero co była na promocji poprzedniej twojej książki, rok 45, i wtedy mówiłeś, że pracujesz, matko, już tyle czasu zleciało, to jest straszne, ale poza tym świetnie, że jednak jest kolejna książka. Ja ci już nalałem wodę. Aha, tak. Jak w bajce o czerwonym kapturku. Widzieć. Dobrze. Magdo, pędziłaś do nas z daleka i w związku z tym myślę, że możemy sobie najpierw pozwolić na rozmowę rozluźniającą, a poza tym mam ten komfort, że zaczynamy w Sanoku. Ja wiem, słyszałem, czytałem te niektóre wywiady medialne, ale jeśli chodzi o objazd i takie spotkania na żywo autorskie, to jeszcze nie jesteś bardzo znudzona pytaniami. Ja w ogóle nigdy nie jestem znudzona spotkaniami. No nie pokazujesz tego. Nie, ale nieprawda. Nie znaczy. Ale tym bardziej nie zadam tych pytań, które usłyszysz nieraz, czyli dlaczego Komeda, albo o czym następna książka. To jest najlepsze pytanie. Dlatego ich nie zadaję. Wiesz co, ja zadam takie pytanie, zanim wejdziesz w ten krzyżowy ogień pytań. Zadam pytanie krzyżówkowe, dobrze? Na rozluźnienie. Właściwie hasło krzyżówkowe. I bardzo cię proszę o pierwsze skojarzenie. Inaczej niż krzyżówce nie możesz już poprawić. Miasto w Polsce. Sanok. Spaliłaś, spaliłaś. Miałem powiedzieć, że na 5 liter przedostatnia O, pierwsza S. I nic ci więcej do głowy nie przychodzi. No właśnie, ale jednak Sanok był pierwszy. No oczywiście, no Sanok jest w moim sercu. Bardzo lubię Sanok, naprawdę. Mhm. Dlatego tutaj właśnie zaczynamy. I mówiliśmy o tej odwiecznej przyjaźni sopocko-sanockiej wielokrotnie podczas naszych spotkań, ale wy macie tę przewagę, że macie trochę bliżej do morza niż my. Ale wy macie bliżej do Czech. No tak. I do Słowacji. Jeśli można tak porównać, tak. Ale za to Sopot czyta się w SPAH. Jako tako topos, z Sanokiem jest gorzej. A jak was się czyta? Konas. I wiesz, po francusku to jest bardzo brzydkie słowo. Nie będę tego. Potem. Dobrze, później ci powiem. Ale nie, ja myślałem, że jednak powiesz o Sopocie. Bardzo miło, że powiedziałeś o Sanoku, ale miasto na S, 5 liter. Pierwsza S, przedostatnia O, Sopot. Bo w Sopocie się wszystko zaczęło, jeśli chodzi o między innymi muzykę polską jazzową powojenną, chociaż także jeśli chodzi o polski big beat, o czym też zresztą wspominasz w tej książce. A mówię to dlatego, że ty, tak gdzieś już czytałem któryś z tych wywiadów, że na początku miałaś inny pomysł na otwarcie, na rozpoczęcie tej książki, prawda? Że ty nawet chyba chciałeś zacząć od końca, czyli od śmierci, od tego epizodu śmierci Komedy, czy coś w tej okolicy. Tak, miałam pomysł, żeby zacząć od końca, dlatego że jak mówiłam ludziom, że piszę o Komedzie, to wszyscy pytali, no w końcu jak on umarł. Mhm. Więc wiedziałam, że to ludzi interesuje, ale po pierwsze, ja każdą książkę zaczynam prawie od śmierci bohatera. Za dużo tych książek nie napisałam. Już nie chciałabym być bohaterką, autorką książek, które się tak zaczynają. Po drugie, udało mi się po 2 latach poszukiwań odnaleźć cudowne wręcz archiwa dotyczące festiwalu sopockiego. Mi się wydawało, że to będzie takie oczywiste, że pójdę, nie wiem, do Urzędu Miasta w Sopocie, powiem, dajcie mi, poproszę, archiwa dotyczące festiwalu w 56 i w 57. No byłam w tak zwanym mylnym błędzie, dlatego że ani nie było ich w archiwum w Sopocie, ani nie było ich w archiwum innym, nie było ich w IPN-ie, nie było ich w Ministerstwie Kultury i Sztuki i Dziedzictwa Narodowego, już nie wiem, jak się to ministerstwo teraz nazywa, ale tam po prostu przejrzałam 2 wieże teczek i też nic nie trafiłam, w ogóle o jazzie tam nic nie ma. No i pogodziłam się z tym, że nie znajdę szczegółowych informacji na temat tego festiwalu, że no coś tam oczywiście było, były relacje ludzi, ale bardzo mi zależało na czymś takim, co właśnie udało mi się znaleźć.
I już pod sam koniec, już przed tym, zanim siadłam do pisania, poszłam jeszcze do Archiwum Akt Nowych w Warszawie i pamiętam, że było słońce, był piękny dzień i właśnie to była taka prawdziwa radość i niespodzianka. Ja zresztą jestem archiwistką z wykształcenia, więc w ogóle uwielbiam archiwa. I wasze Sanockie też mam dobrze spenetrowane archiwum przecież. I siedziałam i nagle w teczce, która była opisana po prostu jako Ministerstwo Kultury i Sztuki, znalazłam nie dość, że relacje od strony władzy, od strony partii, czyli donosy, niepokoje, sprawozdania, jakieś takie listy, więc znalazłam informacje dotyczące Festiwalu Sopockiego w 56, w 57, a jeszcze jako bonus znalazłam zabiegi sekstetu Komedy o stypendium, które pokazywały jakby biurokrację tamtego czasu, jakieś takie bezmyślność, taką psychologię, więc no naprawdę rewelacyjna. Jeden z rozdziałów tak ułożyłaś, tak, właśnie pokazujący ciąg korespondencyjny, to jest zresztą bardzo wymowne, świetnie pokazuje także ten sposób konstruowania myśli nawet tej ówczesnej nowomowy, tej urzędniczej. No, przerażające. I wtedy pomyślałam sobie, że jednak Festiwal Sopocki był czymś bardzo ważnym i przełomowym dla polskiego jazzu, bo to nie jest tak, że jazzu wcześniej nie grano i był zakazany, ale nie był dobrze widziany. A w 56 w końcu władze musiały uznać, że jazz istnieje i że ludzie go grają. No i był przełomowy dla laryngologa Krzysztofa Trzcińskiego, doktora Krzysztofa Trzcińskiego, który był znany w kręgach jazzowych jako jazzman, ale ogólnie dla ludzi to był bardziej znany jako doktor Trzciński. I nagle wszedł na scenę i nagle po 2 godzinach zszedł, no można powiedzieć, celebryta tamtych czasów, tylko że znając proporcje. Czyli nie było to tak, że śledzono go i chodzono za nim i pisano o nim bzdury, ale stał się niezwykle słynnym polskim jazzmanem. Mhm. Ja zresztą tak to skonstruowałaś w tym pierwszym wstępnym rozdziale. Wchodzą osoby prywatne, podajesz ich zawody. No tak, to nawet hodowca bobrów jest, no prawda? Właśnie. Pludry. Tak, miłośnik bobrów, prawda? Jest inżynier, jest plastyk, student mechanizacji rolnictwa, lekarz, student konserwatorium, a schodzą już właściwie z rzęsistym prawach. Schodzą polscy Beatlesi, roku 56. Bardzo dobrze, że wspomniałeś o polskich Beatlesach, bo ja właśnie chciałem ci powiedzieć, że ten zabieg, który zrobiłaś, popatrz, odnalazłem właśnie w takich klasykach historii rockowych różnych zespołów. I sobie wyobraź, że właśnie takiej monografii amerykańskiej Beatlesów. Zaczyna się od takiego epizodu, kiedy jeszcze nie są z nami, ale już się trochę, mówiąc brzydko, otrzaskali w Hamburgu. Wpadają w taki koncert lokalny, mało jeszcze znani i robią coś takiego, że najpierw wszyscy są w szoku, a potem ich nie chcą wypuścić z sali. Czyli jest tym pewnie w historii muzyki rockowej czy rozrywkowej, musi być ten taki moment, myślę, przełomowy, podobnie jak kiedyś ktoś napisze zapewne na przykład biografię Magdaleny Grzebałkowskiej. Niech spróbuję. I napiszę, że był luty. Ja wtedy napiszę twoją. Luty 2013, wieczór w Sanoku na wzgórzu zamkowym. Na zewnątrz trzaska mróz, a w środku temperatura rośnie, bo właśnie rzucili 100 egzemplarzy, a osób jest 200 beksińskich. 200? Więcej było? Nawet więcej, już nie chciałem być tak nieuprzejmy. Ludzie się opierali. Wydawnictwo nie przewidziało popularności. Na salę weszła autorka niejaka Magdalena G. Wyszła ta słynna Grzebałkowska z tej sali. Tak się to będzie kiedyś zaczynać. Tak byś chciał. Tak zaczniesz. Tak. Dobra, ja też mam dla ciebie różne rzeczy. Dobrze, ale tymczasem wróćmy do komedii, a właściwie jeszcze do komedii i do książki. Chciałem cię zapytać, oczywiście, no, jesteś z Sopotu, zaczęło się w Sopocie, wiem, powiesz zaraz, obiektywizm reporterski, powściągliwość i tak dalej, ale czy pisze się jednak trochę inaczej, kiedy się pisze o swoim miejscu, związanym bardziej emocjonalnie z dzieciństwem, z przeszłością, że to właśnie nie, tam? Nie, pisze się tak samo, tym, że jest może większa radość, bo mam tę topografię tego miasta dokładnie w głowie. Wiem, jak co wyglądało. Państwu muszę to opisać i przedstawić. Kiedy oni idą w takim marszu, pochodzie nowoorlańskim, to ja dokładnie wiem, jakimi ulicami idą, jakie domy są po drodze i wiem, jak te ulice nazywały się za czasów komunistycznych. Nie musiałam szukać tego, tylko po prostu z pamięci wydobyłam coś z dzieciństwa. I to jest strasznie przyjemne, ale że jakoś tak... Może trudniej się nawet to pisze, bo ma się taką większą odpowiedzialność, że pisze się o swoim mieście. Mm-hmm. I to jest epizod, który otwiera książkę, ale potem idziemy od początku właściwie, od urodzin, od rodziny i tak dalej, ale zrobiłeś taki prosty, wydaje się prosty zabieg, ale jednak on ma znaczenie bardzo duże dramaturgiczne. Co kilka rozdziałów, które mają swoje nazwy, swoje tytuły,
dajesz liczby, prawda? I tam jest 38, potem jest 23, potem 17. Już po paru takich przykładach, które są schowane pomiędzy innym, domyślamy się, że ty odliczasz ten czas do śmierci. Czyli ta śmierć jednak od początku wisi tak jak jakieś fatum nad tą historią. Bo to jest, wiesz, jest to taki zabieg, że my mamy świadomość, że już coraz mniej tego czasu jest, tego, o którym czytamy, mimo że wiemy, kto się skończył, ale jednak to potęguje trochę tę taką niesamowitość. No jest to taki Hitchcock trochę. Znaczy przyczyny, dlaczego tak to zrobiłam, były dwie. Po pierwsze dlatego, że jakoś tak cały czas wiedziałam, że on żył tylko 38 lat, ale kiedy tak się rozłoży to jego życie już przed sobą na tych kartkach, na fiszkach, to 38 lat to jest tak strasznie mało. Ja już dawno temu miałam 38 lat, i to byłoby mi bardzo przykro umrzeć w jego 38 lat, więc tak odliczałam to, żeby czytelnik miał świadomość, że na przykład jeszcze nie ma sekstetu komedy, a jemu już zostało tylko kilkanaście lat, jeszcze nie ma dziecka Rozmary, jeszcze nie ma astigmatik, a jemu już coraz mniej zostaje. To jakby, oczywiście nie wszyscy się orientują, że to chodzi o ten wiek. Ale też przyczyna była taka, już moja zupełnie prywatna, że ta książka była bardzo trudna praca nad nią była. Więc ja trochę się cieszyłam, że mu coraz mniej zostaje. Że już niedługo skończę. No jeszcze tylko 12. W wojsku tak odcinają, wiesz? Tak właśnie, tak, centymetr prawie. Czyli co, ja mu odcinałam tak życie. W pracy dziennikarskiej też jest tak zwana ta fala? Czy... Nie, nie wyhaftowałam chustki z pomponem i nie szłam do rezerwy, ale duża radość jak się skończy. Pytam o to, o ten nastrój, o takie fatum, bo wiesz co, to jest jeden z takich drobiazgów, które wynalazłaś, no rzeczywiście drobiazgów, ale jednak ciekawy w kontekście całości, że bardzo młody, kilkunastoletni Komeda mieszkał w jednym mieście, Częstochowie, z chłaską, też kilkunastoletni, młodszym jeszcze chłopakiem od niego i że oczywiście wtedy nie znali się, tam spotkali się po 20 paru latach. A pod koniec, kiedy opisujesz te dwa warianty opowieści o śmierci, znaczy o wypadku, który doprowadził do śmierci, i kiedy chłasko według relacji Andrzeja Krakowskiego próbował wynosić, prawda, z tego dołu Komedę, a wszyscy krzyczeli, żeby go nie ruszać, i on tak krzyczy trochę kabotyńsko, prawda, i mówi, co to taka skarpa, ja na kolanach wchodziłem na jasną górę. Wtedy się to łączy z tą wzmianką na początku, prawie jak z tą strzelbą u Czechowa. I tu się zaczyna jednak tak wydawać, że coś ze sobą to ma wspólnego. Tak jak ta zapowiedź wróżki, o której wspominasz, można w to nie wierzyć oczywiście, ale ta trzykrotna wróżba postawiona z kartami, która sugerowała Zofii Komedowej, że jednak coś się skończy źle. Nie wiem, na ile była to taka świadoma tutaj ta klamra, ale tak się fajnie, ale oczywiście tragicznie się układa. Cały czas wydaje się, że coś jest przeznaczone, coś było, znaczy, coś ja w ogóle nie wierzę w przeznaczenie, nie wierzę w fatum, nie wierzę w los, nie wierzę w to, że nasze życie jest zapisane w gwiazdach. I tak jak uważam, że śmierć Beksińskiego to był strasznie beznadziejny zbieg okoliczności i nie, że nie, te obrazy mu tego nie spowodowały, tak samo nie wierzę w to, że śmierć Komedy była jakoś tam przewidziana w gwiazdach. Tak nie wiem, czy do końca wierzyć Ewie Morelowej, że tak, ona zawsze to powtarzała, no świetna anegdota, więc ją przytoczyłam, ale mnie się nigdy nic w życiu w kartach nie ułożyło. Żadna wróżka nic nie wywróżyła, więc może dlatego jestem taka sceptyczna. I też nie wierzę w to, że śmierć Komedy musiała nastąpić, bo tak miało być. No naprawdę zupełnie, kompletnie głupi przypadek i bardziej uważam, że tutaj hasło nie pij tyle alkoholu, młody człowieku, to raczej po prostu brawura i alkohol spowodowały, że chłasko niechcący strącił Komedę z tej skarby, a potem w popisie głupim jeszcze po niego poszedł. Ale bardzo lubię takie zabiegi właśnie techniczne, nie wiem jak to nazwać, że tutaj jest ta Częstochowa, a tutaj nagrzany Andrzej Krakowski coś takiego mówił, przecież ja tego nie wymyśliłam. Więc to jest świetne do połączenia. No, jestem reporterką, więc jestem wyczulona na taki szczegół. Bardzo to lubię. No to może dlatego. W kinie Wojciech Jerzy Hasta kiedyś to nazywał hydrauliką filmową. Super, hydraulika, że tam się nic nie dzieje bez przyczyny. Jak tutaj naciśniesz, to tam wypłynie, prawda? Co na tej zasadzie. Więc w takiej prozie reporterskiej jest w takim razie podobnie. No pewnie tak. Zbiegi okoliczności, ale bardzo fajne. Słuchaj, jest kilku bohaterów tej książki tak naprawdę, bo oczywiście tytuł Komeda, ale już podtytuł o tym życiu osobistym jazzu, bardzo słuszny, bo tak naprawdę wydaje się, że tutaj jazz jako muzyka, jako ta sfera artystyczna,
istnieje o wiele mocniej niż, jeśli już wspomniałeś o Beksińskim, niż sztuka Beksińskiego istniała w biografii Beksińskich, prawda? Że to jest zdecydowanie więcej, czuje się tej muzyki, jest więcej tych głosów, jest właściwie to portret wielostronny tej muzyki i nawet ten alkohol, o którym wspomniałeś, żeby go za dużo nie bić i słusznie, nawet ten alkohol tutaj się pojawia w osobnym rozdziale. Nie ma jazzu bez gazu, prawda? Że bez gazu nie ma jazzu. Mówili jazzu, właśnie. Jazzu, żeby się rymowało. Nie ma jazzu bez gazu. No właśnie. I to jest obraz, no czasami też przerażający. To znaczy tutaj nie widzę już zawsze tej aprobaty i pochwały chyba nawet autorki, bo to są sceny straszne. To, o czym oni mówią właściwie bez żadnych oporów, doświadczenia alkoholowe, także w przypadku Tomasza Stańki, także inne, zwłaszcza jego, prawda? To jest... Michał Urbaniak. No i Michał Urbaniak. To pokazuje, że to od początku szło aż dziwne, że nie doprowadziło do degrengolady wielu znakomitych. Doprowadziło. Niektórych, tak, tak. Ale inni wciąż świetnie prosperują. Mówię o tym dlatego, że trudno jest tak naprawdę ustalić tego bohatera głównego. Ja myślę, że to zdjęcie na okładce właśnie dużo mówi. Ono jest takie zamazane, takie nieostre, takie jeszcze jakby robione przez jakąś przesłonę, prawda? Tak jak Beksiński fotografował czasami przez przesłony różne materiały w latach 50. Taki mamy jego obraz nieostry tego Komedy. I wielokrotnie ma się wrażenie, że no, próbuje, że najbardziej na niego to światło rzucić, ale widać wyraźnie, że on no, nie broni się świadomie, ale przez to, że mniej mówił niż inni, że mniej zapisywał, że on właściwie taki jest ciągle wycofany i że ty chyba siłą rzeczy musisz trochę bardziej polegać na opiniach innych. Nie jest chyba łatwo pracować nad materiałem, gdzie główny bohater ciągle gdzieś ci ucieka. Nie, no to było strasznie trudne, bo przy Beksińskich to była klęska urodzaju, tutaj kierownicze dałoby porównanie, a przy Komedzie to była... Nie, przy Beksińskich to było... Jak jest dużo, to co jest? Nie klęska urodzaju, klęska urodzaju. A przy Komedzie co było? To drugie. Posłucha? Nie, no to drugie. Nie urodzaj. O, no właśnie. Nie, były problemy ze zdobyciem informacji, bo po pierwsze Beksińscy zmarli całkiem niedawno. Dużo ludzi ich pamięta. Pozostał po nich ogrom materiałów. Komeda zmarł prawie 50 lat temu. Ludzie, którzy go pamiętali, też już nie żyją albo są starszymi ludźmi. Nie zostawił po sobie pamiętników, dzienników, wspomnień, nie udzielił wywiadów. W dodatku nie kreował anegdot, że na przykład jakby ktoś chciał napisać o Kurylewiczu i by po nim nic nie pozostało, to i tak pozostanie po nim anegdota, bo Kurylewicz był po prostu fantastycznym anegdociarzem, dowcipasem, uwielbiał się wygłupiać. Komeda się bardzo lubił dołączać do dowcipu, ale sam go nigdy nie inicjował. To był bardzo osobny człowiek. Ale ty mówiłeś jeszcze coś takiego na początku, że Komeda, ta książka jest właściwie portretem jazzu, a u Beksińskiego portretu sztuki nie ma. To dlatego, że Zdzisław Beksiński mógł spokojnie się obyć bez sztuki, bez ludzi. No, co Beksińskiego obchodziła jakaś sztuka? Beksiński był sztuką, ale się nie interesował sztuką na zewnątrz. Był zupełnie osobny. A Komeda, chociaż był, no, miał taki, no, taki wsobny typ, no to jednak Komeda był jazzem, a jazz był Komedą. Komeda w pewnym momencie był rdzeniem tego jazzu. Więc opisując w ten sposób, tak jak Beksińskiego, czyli jego życie codzienne, załóżmy, że miałbym taki materiał, życie codzienne, jego pracę, i nie wybrzmiałoby to, gdybym nie poszła dalej, nie pokazała, skąd się wzięli ludzie wokół niego. To były takie czasy, że na przykład, no, bardzo ciekawe było, skąd instrumenty brali, skąd płyty, czym się inspirowali. Czym był ten jazz dla nich? Dla mnie jazz lat 50. to nie była tylko muzyka, która nagle wybuchła, tylko jazz był manifestacją wolności w tamtym czasie. To był jedyny moment, jedyne miejsce w okresie odwilży, gdzie można było jakoś poczuć się wolniejszym. Taka bańka w tych krajach komunistycznych. Więc musiałam pokazać Komedę na tle jazzu. Zresztą to było szalenie ciekawe i bardzo trudne do rozwikłania. No ale im trudniej, tym lepiej. Więc na pamięć niemal znałam magazyny jazz. Genialne gazety. Polecam Państwu, to wszystko jest cyfryzowane. Wystarczy sobie wejść do internetu i poszukać. To oni tam, bo ja o jazzie tak dużo nie wiedziałam wcześniej. No tym polskim, zagranicznym też. I chodzi o to, że oni tam od pierwszego numeru jazzu, od 56 roku, tłumaczą ludziom, na czym polega jazz, czym jest jazz, czym są chorusy, czym są synkopy, jakie nuty pokazują. I to była świetna szkoła dla mnie, bo ja też się uczyłam wszystkiego po kolei. No i nie mogło się obyć bez jazzu w Komedzie.
W tym opowiadaniu o jazzie tak naprawdę opowiadasz o całym środowisku artystycznym. To jest właśnie wspaniałe. Znaczy, ja wiem, środowiska do dzisiaj się te często mieszają, ale ma się takie wrażenie, może przez twoje sugestywne pokazanie tego, że tam się te granice tak kapitalnie zacierały, prawda? Że filmowcy, plastycy, muzycy tworzyli jedno. Mało tego, wzajemnie wypożyczali sobie ludzi, prawda? No Sobociński, później znakomity operator, no właśnie jest tutaj muzykiem najpierw jazzowym, prawda? Albo Skolinowski, który zaczyna od właściwie prac fizycznych pomagając, a potem staje się nagle znanym scenarzystą i reżyserem. I to jest kapitalne, jak oni świetnie przechodzili z dziedziny do dziedziny. Nie ma tego podziału takiej specjalizacji współczesnej. I to jest też taka wolność moim zdaniem, że tak. Nic ich nie ogranicza. No bo wiesz co, bo oni nie wiedzieli, że coś może ich ograniczać, ponieważ oni byli we wszystkim pierwsi, oczywiście w Polsce. Tak słaby mieli kontakt z Zachodem, że nie wiedzieli, że pewne rzeczy można, pewnych nie można, pewne wypada. Dlatego mówi się o jazzie polskim, że jednak szedł trochę swoją drogą. To mówienie, że słowiańskie, no to chyba nie za bardzo, ale no tak nazywano. Ale jednak jazz polski trochę inną swoją drogą poszedł, no bo nie miał z czego czerpać. Naprawdę słuchanie Willisa Conovera codziennie było bardzo ważne dla ludzi, natomiast ciągle były szumy, trzaski. Dopiero jak zaczęli wyjeżdżać za granicę, to poznali, że poznali ten świat. Natomiast ja mam takie wrażenie, że to w latach 60., to 50. nie dotyczy, że filmowcy, jazzmeni, muzycy, aktorzy i koszykarze stanowili taką bańkę, stworzyli sobie swój własny świat. Po prostu stworzyli sobie Zachód w Polsce, no, chodzi o Warszawę głównie, i mogli sobie na to pozwolić, ponieważ zaczęli wyjeżdżać za granicę, zaczęli zarabiać świetne pieniądze. Komeda jeździł najnowszym BMW, który kupił w fabryce. Nie kupił od Niemca, który płakał, że sprzedawał, tylko kupił go normalnie w fabryce. Taki samochód w Polsce miał tylko jeszcze Bogumił Kobiela. No i władze jeździły Mercedesami, ale tak to nie było tego. Były takie sytuacje, że wychodzili rano ci wszyscy artyści ze Spatifu i widzieli kobiety idące w chustkach na głowach do pracy, mężczyzn do fabryki, mówili: ludzie, dokąd wy idziecie? Przecież teraz się idzie spać. Więc oni byli oderwani od rzeczywistości i zapytałam o to Jerzego Skolimowskiego i potwierdził, że tak było. Wyście żyli innym życiem. Skolimowski miał Forda Mustanga, który sobie kupił za film Le Depart. Ale Skolimowski mówi: wie pani, to była taka bańka, taki zachód, ale jednak komunistyczno-socjalistyczno-przaśna. Mówi: bo mnie było stać na Mustanga, ale na benzynę już nie miałem. Także no to, no ale faktycznie żyli sobie zupełnie innym życiem. Urządzili sobie ten Zachód w Polsce, bardzo im pomagał alkohol, do tego stopnia, że Jacek Ostaszewski powiedział, że musiał zerwać z jazzem, niezwykle uzdolniony kontrabasista, ponieważ skończyłby śmiercią na pewno, bo tam wszyscy pili na umór, potwornie. I wiesz co, jeszcze jedna rzecz, co mi się wydaje, że oni byli popularni, można powiedzieć, że byli idolami, tak, przecież te dziewczyny się karnęły do nich, ale to nie było takie gwiazdorzenie w takim współczesnym stylu jak dzisiaj, to nie była ta celebryckość. No wiesz co, ja myślę, że oni by gwiazdorzyli w stylu współczesnym, tylko że wtedy nie wiedzieli, że tak można, nie było takich mediów. Chociaż wiesz co, faktem jest, że oni byli gwiazdami, bo coś umieli, a dzisiaj gwiazd jest bardzo dużo. Nie zdążył po prostu niczego nauczyć. Tak, no są takie pustaki na Facebooku czy tam na jakimś Instagramie, które są sławne z tego, że są sławne, prawda? A oni jednak coś musieli umieć, chcieli się uczyć. No, ale to też są dzieci okresu wojennego, przeżyli wojnę. No, to wszystko jest bardzo skomplikowane. Doceniają każdą zdobycz, którą tak mają. Ale wiesz, mówię o tym dlatego, że jak czytam, jest to taki no, kapitalny, krótki fragmencik, który przeczytam, pozwolisz. Fascynacja Lambrettą, czyli skuterem Komedy, ale chodzi nie o sam skuter, tylko chodzi o tę zawziętość i to przekonanie, że muszę wykonać swój obowiązek. Mam umówiony koncert i trzeba wszelkimi środkami się do niego dostać. No to jest kapitalne, przecież to pokazuje także, myślę, takie, no, nie uważam sobie dzisiaj żadnego artysty, który w takich warunkach by podjął takie działania. Wspomina to kolega Krzysztofa Komedy, Edward Etler. Mieliśmy jechać do Łodzi na nagrania, już nie pamiętam do jakiego filmu. Obiecałem zawieźć Krzysia swoim autem, ale coś się zepsuło. Pognaliśmy na dworzec, pociąg już odjechał. Wpadłem w rozpacz, bo na taksówkę nas nie było stać. A Komeda mówi spokojnie: no przecież mamy moją Lavrettę, będziemy na czas. Pojechaliśmy na Żoliborz, wyciągnęliśmy skuter i ruszyliśmy do Łodzi. Lavretta jedzie, ale wolno, ślimaczy się. Krzysio woła do mnie: nie wiem, co się dzieje. To ją odkrzykuje przez ramię: no bo ta szyba zwiększa opór powietrza. Jak ją zdejmę, to pojedziemy szybciej.
bo tam z przodu była taka mała szybka chroniąca od wiatru, którą można było zakładać i zdejmować. Zatrzymaliśmy się, odkręciłem ją, przywiązałem gumami z przodu, jedziemy dalej. Krzysztof woła, no teraz to się jedzie genialnie. Dojechaliśmy do pierwszego zakrętu, on szedł w lewo, Lambretta prosto w pole. Okazało się, że przymocowałem szybę do kierownicy i niechcący zablokowałem przednie koło. Wstaliśmy, otrzepaliśmy się, wziąłem szybę pod pachę i ruszyliśmy dalej. Byłem przerażony tym wypadkiem, a Krzysztof, takie mam wrażenie, był zachwycony. Dojechaliśmy na czas. A potem jeszcze wieźli perkusję na skuterze. Tak, to zresztą widziałem. Tak. No, no, wyobrażasz sobie dzisiaj takie poświęcenie artysty? No, może jako performance. Tak, tak. Performance, coś w tym rodzaju. Tak. Zły, bohaterami też są tutaj kobiety. Bohaterkami, przepraszam. Oczywiście Zofia Komedowa, ale może o nich za chwilę. Bo są też te inne kobiety. Jedną tylko stronę poświęcasz z powodów, no takich pewnie prywatnych, bo tam wyraźnie było zastrzeganie się, prośba o dyskrecję. Jest taka wcześniejsza miłość, Maria jest nazwana, imię pewnie zmienione, o której wiesz coś więcej, ale nie mogłaś napisać, tak? To była rzeczywiście taka pierwsza miłość i ona nie wiadomo dlaczego się nagle urwała. No wiemy, bo się zakochał w Zosi. Czyli Krzysztof. W ten sposób. To było tak, że ona jest, ta pani jest znana w środowisku komedowym i kiedy zaczęłam się spotykać z ludźmi, którzy go znali, no to mówili, była taka pani Maria. Mówili na nią, znaczy mówili imieniem jej, ale zdrabniali, więc powiedzmy Marysia. Jest Marysia. I nie było do niej łatwo dotrzeć, nie miała telefonu, no ale od tego jestem reporterką, żeby dotrzeć. I ta pani zdecydowanie odmawiała. Nie chciała rozmawiać, tylko raz jakby wyluzowała się i przez telefon chwileczkę powiedziała, że po prostu ma żal, że została wymazana zupełnie przez żonę Krzysztofa, przez Zofię z życia. A ona się przyjaźniła z rodziną Komedy do końca życia tej rodziny. I oni byli sobie zakochani. Ona w niej bardziej, on w niej mniej, ale to nie wynika z jego cynizmu, tylko po prostu dla niego muzyka była najważniejsza. Oni byli zaręczeni, rodzice jego bardzo ją lubili, no ale pojechał na turniej jazzowy w 56 i wrócił zakochany w Zosi. No i miłość trzasnęła, no tutaj Zosia też była widocznie bardziej zdecydowana niż pani Maria. Więc wiem troszeczkę o niej, ale na pewno nie więcej. I ja nie wiem, czy ta pani się ucieszy, że przeczyta o sobie w książce. Mam nadzieję, że jest nieidentyfikowalna, a ci, co ją znają, to i tak będą wiedzieli. Natomiast ona takie powiedziała słowa właśnie w książce, że a potem zostałam wymazana przez jego żonę z pamięci. Pomyślałam sobie, że przywrócę tej pani właśnie pamięć, miejsce u boku Krzysztofa. Bo chyba tak trzeba, tym bardziej jak się reporterką. Mm-hmm. Była też już w trakcie związku Komedy z Zofią, była wielka miłość z Krystyną Sienkiewicz. Udało ci się jeszcze do niej dotrzeć przed jej śmiercią. To rzeczywiście była miłość. Tak. Potwierdzają to bardzo wiele świadków. Patrzyli na ich jedna zakochana para. Związek z Krystyną Sienkiewicz też nie był tajemnicą. To w ogóle jest tak, że trzeba zrobić wstęp. Są lata 60. i ludzie ci jednak naprawdę żyją inaczej niż my. I Ewa Frykowska, ówcześnie, a teraz Morel, jak rozmawiała ze mną, to powiedziała, żebym nie patrzyła na tamte czasy z dzisiejszej perspektywy, z dzisiejszej moralności, z dzisiejszej odrębności. Wtedy oni nie mieli mieszkań, nie było intymności, wszyscy siedzieli na kupie. Oczywiście może inaczej było w Sanoku, może inaczej w Sopocie, ale pamiętajmy, że nie mówimy o takim, mówimy jednak o jakiejś boemie, o jakimś innym świecie, którego nie do końca znamy. Więc Krzysztof zdradzał Zofię, Zofia zdradzała Krzysztofa. To było powszechnie znane. Z tym, że Krzysztof chyba się bardziej zakochiwał w tych paniach. No ale też nie wiem, nie piszę o tym, bo nie wiem. Natomiast parę osób mi powiedziało, że był też związany z Krystyną Sienkiewicz, ze znaną, świetną aktorką. I bardzo długo też próbowałam porozmawiać z panią Krystyną Sienkiewicz, ale na każdy telefon bardzo uprzejmie odpowiadała, że nie. Ja oczywiście tak nie wiedziałam do końca, czy oni byli w sobie zakochani, więc jak dzwoniłam do niej, to tak nie chciałam od razu pobłądzić jakiegoś fopa, więc mówiłam, że chciałabym porozmawiać o państwa wielkiej przyjaźni. Ona mówiła, o moja droga, to była miłość. Ale ja nie będę mówiła o tym, to jest moja prywatna sprawa. I wielki szacun, dlatego że myślałam sobie, no naprawdę super, że nie sprzedaje tej historii. Dzisiaj jest tak wszystko na sprzedaż. Ale któregoś razu, bo wtedy akurat powstawała biografia pani Krystyny Sienkiewicz i w niej też nie ma wątku Komedy. I wydawczyni książki, Hania Grudzińska z Marginesów,
iście dobry człowiek. Akurat była przy tym, jak pani Krystyna, Krysia, bo już przeszła na ty potem, odebrała telefon. I kiedyś spotkamy na targach we Wrocławiu, gdzie jest taki drugi człowiek, który leci z innego wydawnictwa, leci z autorem z innego wydawnictwa, mówi: pani Magdo, ja panią skontaktuję z Krysią. O rety, naprawdę. Ona ma taką aureolę wokół głowy, ta Hania. I faktycznie zawiozła mnie kiedyś do Krystyny Sienkiewicz. To było coś przecudownego, bo taka, jak mi się wydawała, że będzie to była, taka koronkowa, taka delikatna, taka subtelna. No i opowiedziała mi o tej miłości. Oczywiście swoimi słowami, tym bardziej, że ona była po wylewie i ona się dopiero uczyła słów, bo ona miała udar czy wylew i straciła zupełnie całkowicie pamięć, więc uczyła się słów, przywracała sobie tę pamięć, ale Krzysztofa pamiętała. I trochę mi opowiedziała. Więc miałam to szczęście, że zdążyłam z nią porozmawiać. Była jeszcze jedna aktorka śpiewająca. No bo to jednak te śpiewające aktorki tak się kręciły wokół niego, jak to Zofia twierdziła, bo chciały, żeby on za darmo dla nich komponował piosenki. Ale ta aktorka śpiewająca jest bardzo znaną aktorką, ale bardzo już jest w słabej kondycji. I chociaż się z nią spotkałam, to postanowiłam, że nie będę o niej pisać, bo to byłoby przykre. Ta pani no, po prostu choruje i to byłoby jakieś takie żerowanie. Już wystarczyła mi Krysia Sienkiewicz. No, przy okazji tutaj pokazujesz te etyczne wymiary tego zawodu, które dzisiaj bardzo zaniżają wszelkie normy, kryteria, prawda? Tutaj jednak masz te swoje granice i wiesz, że nie należy ja zawsze... Ja jestem w TVP Info. Proszę, ten dziennikarzowi nie równy. Proszę nie reklamować telewizji. No i jeszcze ta trzecia miłość pod koniec życia, na zasadzie trochę kontry, prawda? Elana już w Stanach Zjednoczonych, kiedy był tam Komeda, pisał muzykę dla Polańskiego między innymi. I ta Elana wydaje się najbardziej takim kontrapunktem właśnie ich chyba, na pewno z wyglądu, ale może i ze sposobu bycia. Czy to wygląda tak, cytujesz tą Komedę, który mówi do znajomego, że właściwie, że on chce wreszcie trochę się wyswobodzić od tej Zofii, która go przytłoczyła pod każdym względem i nagle odnajduje coś na zasadzie takiego, no właśnie czego, oddechu, odwyku. Nie, no myślę, że się zakochał, on się zakochiwał chyba. Elana była aktorką izraelską, która swego czasu zrobiła całkiem niezłą karierę w Stanach Zjednoczonych, w Hollywood. Zagrała w filmie Sprawa, nie, Rut. A nie Sprawa Rut? Nie, Sprawa na pewno nie. Coś o Rut. I potem wyjechała do Izraela, wyszła za mąż, rozwiodła się, wróciła z powrotem do Stanów i na przyjęciu w Hollywood w styczniu 1968 roku, na przyjęciu u Bronisława Kapera, bardzo ważnej postaci, wybitnego polskiego kompozytora, który był bardzo ważną osobą dla Hollywood, poznała Krzysztofa Komedę, który akurat był w Stanach od miesiąca. No i się w sobie zakochali. Tylko, że tu jest trochę inaczej niż z tamtymi wszystkimi miłościami Komedy, bo on tutaj wyraźnie zaznaczył, wyjeżdżając do Stanów z Polski, że on się rozstaje z Zofią. Powiedział Tomaszowi Stańce, powiedział innym, że to jest koniec. Powiedział także pewnie Zofii, z tym, że ona tego nie przyjęła i pojechała za nim miesiąc później do Stanów Zjednoczonych, a tam już była Elana. No i tutaj inny trochę był związek, bo kiedy Zofia wyjechała ze Stanów, no to Elana cały czas była i ludzie traktowali, znajomi, przyjaciele, traktowali ich oboje jako taką parę. Elana była traktowana jako taka następczyni, bo z Krysią Sienkiewicz no to był romans, to była tajemnica, ukrywanie się. Wiedziała o ich romansie wtedy Agnieszka Osiecka, no może jeszcze inni też. A tutaj on się pokazywał z Elaną oficjalnie, mieszkał z nią. I dlatego na przykład po wypadku, kiedy Komeda stracił przytomność w grudniu 1969 roku, nie zawiadomiono w ogóle Zofii, dlatego że no była przy nim jego kobieta, no to po co zawiadomić Zofię? I tak jest, w Polsce nie przyjedzie. No ale ktoś tam zawiadomił, Zofia przyjechała i pogoniła Elanę od łóżka Krzysztofa i no to było tak było, że Elana nie mogła nic powiedzieć. To jednak ona była na papierach prawowitą żoną, więc te zasady musiały być zastosowane. Mhm. No i wreszcie ta Zofia, która tutaj jest ważnym. Ja myślę, że musiałaś bardzo walczyć z tym materiałem, który w jej przypadku jest o wiele bardziej obfity, prawda? To jest w ogóle inna osoba, przeciwna osobowość do Komedy, wydaje się, ekstrawertyczka, prawda? Napisała własne wspomnienia, oczywiście podaje własne wersje różnych wydarzeń, własne oceny różnych postaci, w tym między innymi nienawiść wręcz do Polańskiego na przykład, ale o dziwo sympatię dla Chłaski, który pośrednio był zamieszany w ten nieszczęśliwy wypadek.
Musiałeś sobie jakoś z tym poradzić, bo ona bardzo obcesowo jednak traktuje te przeszłe dzieje. Ona narzuca własną narrację. A z drugiej strony jednak widać, że mimo wszystko respektujesz jej głos i to ona ma to ostatnie zdanie, no prawie, że ona, ale w związku z nią jest to ostatnie twoje zdanie w książce. Jak sobie musiałaś ją jakoś, nie wiem, przepuścić przez jakieś sito te informacje, oddzielić w miarę możliwości to, co mogło być prawdą, tego, co jest jej interpretacją? No, była to bardzo trudna praca i miałam takie fazy nielubienia Zosi, zwłaszcza czytam jej wspomnienia, bo one są pełne żółci. Jadu. A potem współczucia, a potem jakiegoś takiego lekkiego zrozumienia. Na końcu wyszło mi, że po prostu Zosia była postacią tragiczną. I bardzo jej współczuję, taką jaką była, chociaż pewnie jakby mi dała w twarz w Spatifie za nic, bo miała taki zwyczaj, że szła piera do Spatifu i węszyła za ofiarą. Ludzie po prostu przed nią uciekali. Jak podchodziła, to na przykład mówiła, no chodź tu złociutki, no chodź tu. Ktoś do niej podchodził, a ona z czachy w nos. Ktoś obolały się trzymał za nos, ona zaczęła krzyczeć, ty nie płacisz alimentów, wszyscy na mieście to mówią. Bardzo pilnowała moralności innych, swojej nie bardzo, więc była to postać trudna. Oczywiście jej wspomnienia są bezcenne dla mnie, dlatego że na temat komedy no, wielu wspomnień nie ma. I postanowiłam, że jeśli uda mi się zweryfikować coś, co ona mówiła, że ktoś powie, tak było, to wykorzystam to z ich wspomnień. Ten jad cały odpuściłam, bo przecież to nie o to chodziło. Nie robiłam też takiej ilustracji, że Zofia mówi to, a było tak i tak, bo to jest zupełnie niepotrzebne. Jednak uważam, że kimkolwiek nie byłby bohater, którego opisuję, czy jego żona, to no, ja mam taki miły zwyczaj pisania tylko o martwych, a oni się w ogóle nie mogą bronić. Więc ja, nawet mając do Zofii stosunek ambiwalentny, nie mogę jej pozbawić godności. Łatwo byłoby ją pognębić, łatwo byłoby o niej źle napisać. Zresztą, że wiele osób tak się wypowiadało. Tak. Bardzo trudno było znaleźć kogoś, kto by ją lubił. Oczywiście no, mówili, na przykład Urbaniak mówił, słuchaj, ona była super, ale jak się napiła, to nie. Więc ona niestety piła bardzo agresywnie, a Komeda, jak powiedział Polański, miał wino łagodne. Więc taki był z nią problem. Więc ani nie oceniam jej, nie wykorzystuję wszystkich jej wspomnień, nie wszystkim jej wierzę, postęp, niektóre po prostu się nie zgadzały z faktami, ale to też jest coś takiego. Ona pisząc wspomnienia, siedziała tutaj w Chmielu, pod Sanokiem przecież, w Bieszczadach, i przyjeżdżał do niej człowiek i ją nagrywał. Ona mówiła to z pamięci, nie posiłkowała się dokumentami, a kto z nas pamięta dokładnie, czy chodziliśmy do szkoły, czy maturę mieliśmy w 91 czy w 90? Albo jak w kinie kryminalnym, co pan robił 13 no kwietnia o godzinie 18:15. Więc ona też nie pamiętała. Opowiada mnóstwo historii o Komedzie, które słyszała z trzeciej ręki, nawet nie od niego, tylko od jego mamy. Czas to przykrył, więc na przykład powiem przykład. Była taka legenda, którą Zofia opisała w swoich wspomnieniach i potem wszyscy, którzy pisali dalej książki o Komedzie albo pisali artykuły, to przyjęli za dobrą monetę i powtarzali. To też nie mam pretensji do tych ludzi, bo to zadaniem reportera jest jakby weryfikować, a może tamte książki nie są reporterskie, więc nie trzeba było. Chodzi o taką historię, że jak odkryto Krzysztofa Komedę jako jazzmena? On oczywiście interesował się jazzem, ale Zofia powiedziała tak. Witold Kujawski wszedł przez Ostrów Wielkopolski. Witold Kujawski był jazzmenem, już grającym u siebie w mieszkaniu na ulicy Stradą w Krakowie, już gromadzący jazzmenów wokół siebie, już Matuszkiewicz, już przyszedł 16-letni Trzaskowski z akordeonem, już coś tam się działo, jakiś ferment. Ale pochodził z Ostrowa i odwiedzał czasami rodziców. Już o Kujawskim wiedziano w Ostrowie. No i teraz legenda jest taka. Idzie Kujawski ulicą Bankową i słyszy z okna lecą dźwięki muzyki. Ktoś gra Chopina, ale każdy jakiś tam akord zakręca tak po jazzowemu. I wbiega ten Kujawski do mieszkania tego. I już se myślę, aha, po pierwsze do mieszkania się niczyjego nie wbiega, ni stąd, ni zowąd. Po drugie, trzcińscy mieszkali w banku, mieszkaniu zupełnie w banku, gdzie pilnował wejścia strażnik z karabinem. Więc nie dało się po prostu wbiec, bo trzeba było mieć zgodę mieszkańców, żeby wejść do tego domu. Do dzisiaj tak jest. Z karabinem nie stoi, ale nie wolno wchodzić bez zgody banku. I że ten Kujawski wbiega, podchodzi do młodego człowieka, który siedzi przy pianinie i mówi, ach, co ty grasz, chłopcze?
A on mówi, Chopina, proszę pana. A on mówi, nie, ty grasz jazz, ty jesteś jazzmenem, pójdź dziecko, ja cię uczyć każę. Tak, taka jest mniej więcej wersja, tak. Natomiast mnie się ta wersja za bardzo wydawała już taka kiczowata i nieprawdziwa, nierealna. No i jakoś tam weryfikowałam, no tak jak mówię, nie wierzyłam już w to, że on tak wbiegł do tego mieszkania. Postanowiłam nie wykorzystywać tej historii, bo ona mi się wydawała nieprawdziwa. Tylko ufałam tylko swojej intuicji. I jak byłam w Ostrowie Wielkopolskim, od syna pana Kujawskiego i od żony tego pana syna, dostałam film o panu Kujawskim. Bardzo nieznany, lokalny film, bardzo ciekawy dokument o nim, w którym pan Kujawski siedzi i opowiada, jak właśnie się pierwszy raz skontaktował z Komedą. Komeda już o wiele wcześniej, a poza tym wiedziałam, że Komeda już o wiele wcześniej słuchał tego jazzu. Wiedziałam od jego kolegów klasowych, że chodził, gwizdał jakieś utwory jazzowe, które usłyszał w nocy w radio. Koledzy podchodzili, mówili, co to jest. Razem próbowali to rozgryzać. I Kujawski mówi, że przyjechał kiedyś do Ostrowa Wielkopolskiego. Komeda, znaczy Trzciński, Krzysztof dowiedział się, że przyjeżdża Kujawski i wspólnego znajomego zapytał, czy mógłby poprosić, żeby przyszedł Kujawski na salę szkolną, gdzie on sobie ćwiczy ze swoim zespołem karaoke. Przyszedł Kujawski, Komeda zagrał mu tego Chopina na tej sali szkolnej, a potem stał i powiedział, tak bym chciał, żeby pan kiedyś do mnie przyszedł, nauczy mnie coś z jazzu. No i, czyli ta legenda, którą powiedziała Zofia, wszyscy ją sobie powtarzali, bo świetna anegdota. To była nieprawdziwa, troszeczkę była prawdziwa, w każdej tam legendzie jest trochę prawdy. No więc takie rzeczy musiałam weryfikować i pilnować, czy jakby nie daje się wkręcić. Ale też nie sądzę, żeby Zofia specjalnie kłamała i mówiła, to ja teraz wymyślę jakąś super historyjkę. Nie no, też gdzieś usłyszała coś i się poprzekładało i taką historię opowiedziała. Jest też w nasie ta Zofia taką drugą ważną jednak postacią. To jest jednak w pewnym sensie portret podwójny mimo wszystko, prawda? Z jednej strony mamy... Znam ten tytuł. No, taki był kiedyś hit wydawniczy przed lat, ale to dawno temu. A nie portret prawdziwy, czy coś takiego? No, to nie wiem, to no. Po jakimś czasie się zapomina, tak jak Zofia powiedziała. W każdym razie wyłania się z tego właśnie Komeda po pierwsze. Wobec Zofii osoba podległa, posłuszna w całości. O, tam nawet są te sceny, kiedy on właściwie nie wie, co wybrać się z ubrania, bo no dobra, chciał kupić BMW, a pieniądze były włożone na większe mieszkanie. Tak, przyjechał z Niemiec. Ja uważam, że on sterował tym wszystkim z tylnego siedzenia. Przyjechał samochodem, Zofia w ryk, bo już mieszkania od sąsiadów miało być odkupione, mieli się przebić przez ścianę, bo oni mieszkali w 50 metrach razem z Tomkiem, więc było im ciasno. I Zosia w ryk, zamknęli się na całą noc w kuchni, o Tomasz Lach opowiadał, pasierb Komedy. I Zosia wyszła rano z kuchni i mówi Tomku, mówi do syna, Krzysztofowi jest potrzebny ten samochód, to dla jego prestiżu. No i kto wygrał? Chciał mieć świetny sprzęt do słuchania za koszmarne pieniądze, przywoził. Wiesz, czasami ten prestiż tak wygląda, że trochę też był jej pragnieniem. I to ona go na przykład namawiała, Komedę, żeby wreszcie skomponował coś większego, coś dłuższego, prawda? Na przykład te etiudy baletowe, prawda? Bez żadnego jeszcze myślenia o jakiejś choreografii, po prostu napisz coś większego, to będzie poważniejsze. Ona myślę, że miała też takie, mimo wszystko, no, przy nim też takie marzenia, że to nie jest nic nagannego. Nie, ona była strasznie za forsą. Na forsę była strasznie żerta, ale też żyli w nas w prawie skrajnym ubóstwie w latach 50., kiedy jeszcze ten jazz się przygryzał. Zanim jeszcze kompozytorzy, jazzmeni stali się kompozytorami muzyki filmowej, więc są takie notatki Zosi, bo jak jest film i jest muzyka, to żeby film zapłacił za muzykę, to kompozytor musi przedstawić, którą minutę, ile zagrał sekund, ile nut i tak dalej, bo oni płacili za minuty. I zachował się takie notatki Zofii, gdzie ona spisała Krzysztofowi to, pomagała mu jakby w robocie, spisała i pisze, Krzysiu, nie dokończyłam, spisz dalej, pamiętaj, forsa. Także ona była na forsę bardzo cięta, no ale to, a kto nie jest, nie? A z drugiej strony ten Krzysztof Komeda, który właśnie, tak jak już wspomniałeś na samym początku, jest muzyką, jest po prostu jazzem, który wydaje się, że z tych klawiszy wysysa przez palce to wszystko, on słyszy więcej i czuje więcej, to brzmi tak trochę banalnie, ale tak to wygląda w tych swoich opisach, licznych relacjach świadków. On bez przerwy musiał siedzieć z jakimś kontaktem cielesnym z fortepianem, prawda, z instrumentem. On ciągle sobie coś tam podgrywał, a przynajmniej sobie coś tam nucił czy wymyślał. Tak, strasznie fajne. On powiedział kiedyś swojej siostrze, siostra przekazała to światu, że on jej się kiedyś zwierzył, że on ma cały czas w głowie muzykę. No, może.
Kamów, prawda? Mogło tak być, że cały czas w głowie miał muzykę. Więc on grał od dziecka. Na przykład szedł myć rączki przed obiadem i długo nie przychodził z łazienki, więc w końcu posyłano tam siostrę albo mama szła. A on siedział tam w misce, mamy te ręce, bo nie było widocznie bieżącej wody w tym częstochowskim mieszkaniu. A on siedział i sobie grał palcami w wodzie, zamyślony, bo on był taki, miał zresztą pseudonim Nietoperz w liceum, bo cały czas wygląda, jakby spał w ciągu dnia. Więc, a w domu, jak oni ciągle imprezowali, to były takie czasy, że imprezowało się, więc on nie miał swojego pokoju, nie miał swojej pracowni, w której by pracował, tylko miał taką wnękę. I siedział w tej wnęce i pianino tam stało i było mnóstwo ludzi, a on siedział przy tym pianinie, nie rozmawiał ze wszystkimi, miał kontakt. To nie jest tak, że on był kompletnie mglisty i niedostępny. Nie, skądże. Ale tutaj sobie, nawet takie zdjęcie, że tak siedzi i tak tutaj sobie gładził klawisze, albo tak bezgłośnie sobie je naciskał, żeby te młoteczki nie uderzyły w struny, ale jednak, żeby sobie coś ponaciskać. Albo siedział w towarzystwie na obiedzie, miał kartkę i sobie ołówkiem na boku coś tam już zapisywał, jakieś akordy czy nuty, czy coś. Więc on był muzyką. On był inny. Ale zobacz, ja myślę, że może to jest cecha ludzi genialnych. Zobacz na Beksińskiego. Jego mama odkrywa go już jak jest mały. Mówi, mój poprzeczniak. Zachowuje, przecież to w muzeum są te rysuneczki tam, co on rysuje. Mama, auto, tata, takie głowonogi, prawda? Już mamusia zakochana w swoim dziecku czuła. Tak samo mama Krzysztofa Trzcińskiego. Od razu czuła, że on jest genialny. On mając 4 lata siedział, grał na pianinie. To też nie był taki geniusz jak Mozart pod tym względem, że jako 7-latek jeszcze nie komponował, nie dawał koncertów na Dworze Królewskim, bo jest też taka legenda i też ona szła tak za Zofią trochę, że Komeda, znaczy Trzciński wtedy jeszcze nie był Komedą, w wieku 7 lat został przyjęty do konserwatorium w Poznaniu. No to od razu wszyscy w głowie mają taką myśl, że studiował na równi z 20-latkami, prawda, którzy po studiach, znaczy po maturze poszli na studia muzyczne. Ale coś mi nie dawało spokoju. Zadanie reportera jest nie wierzyć w nic. Więc zaczęłam sprawdzać, jak to jest możliwe, że... Bo jego mama powiedziała takie słowa. Jego mama udzieliła w ogóle niewielu wywiadów, chyba jednego. Powiedziała, że byłam wzruszona, jak on z trudem uczył się 100 lat dla mnie, jak miał 5 lat. Tu 5 lat z trudem 100 lat, a tu przyjęty do konserwatorium. Coś się nie zgadza. Więc spytałam konserwatorium, czy teraz Akademię Muzyczną, czy coś się zachowało, ale w czasie wojny zginęła cała dokumentacja, więc nie ma papierów ewentualnego studenta Trzcińskiego, ale odnalazłam sobie informację, że to konserwatorium miało 3 stopnie. Stopień podstawowy, średni, tak trochę inaczej się nazywało, ale tak dla uproszczenia. Podstawowy, średni i wyższy. I moim zdaniem Krzysztof Trzciński został przyjęty na stopień podstawowy z tym, że owszem, miał 7 lat, a przyjmowano od 12 roku życia. Czyli jakby był i tak genialny, bo przeskoczył o te parę lat. Ale nie wydaje mi się, żeby został przyjęty już na najwyższy stopień. Ale to jest tylko moja teoria. Być może ktoś znajdzie indeks, pokaże pani Grzebałkowsko. Pani tu zobaczy. Student był genialny. Mamy teraz taką małą niespodziankę. No może to za dużo powiedziane, ale myślę, że jest coś na rzeczy, bo tutaj... Nie będę wyprzedzał faktów. Mamy mały przerywnik. Ten przerywnik jest filmowy, więc oczywiście zobaczymy jakieś obrazy, ale też ważny jest dźwięk. Podkreślam słowo dźwięk, bo nie tylko o muzykę chodzi. To trwa jakieś 3,5 minuty. Pan Tomasz Szwan jest na posterunku i przygotował do nas coś takiego. Za chwilę się okaże dlaczego. Dobrze, posłuchamy i obejrzymy. Ja się wycofam, żeby Państwu nie zasłaniać. Ty jesteś drobna, możesz zostać. My zasłaniamy drobna. Nie. Thank you.
Co ty robisz do cholery? Mam dość. A ja? To mnie uwiera. Gdzie? W plecy. No i utknęliśmy. Gdzie? W gównie. Dzięki twoim durnym pomysłom. Za to ty masz zawsze dobre. Łatwo powiedzieć. Na końcu tej linii musi być telefon. Co mówisz? Trzymaj się, Elby. Wrócę tutaj. Czy pani rozpoznała głos lektora? Tak. Rozpoznałam Tomek Beksiński. Trzy lata temu, albo nawet i cztery. Kiedy myśmy byli na Węgrzech? Trzy lata temu już szwan mnie dręczył, że kiedyś zrobi promocję w Sanoku komedy i na pewno wtedy puści kawałek filmu, więc ja to wszystko wiedziałam już 3 lata temu. No tak jak w tej książce, tu się wiele rzeczy spełnia jednak z tych zapowiedzi, z przepowiedni. Ale popatrz, jak to się wszystko splata, tutaj przewołaliśmy tego Beksińskiego. Słuchaj, no, idziemy dalej w teorię spiskową. Żona Zofia. Co prawda nie syn, ale pasierb Tomek, prawda? Wykształcenie absolutnie nieartystyczne w kierunku ścisłych, mało tego, nawet praktyka, prawda? A jednocześnie dusza artystyczna. Za namową mam, zauważyłaś. Tak to ludzie wierzą w horoskopy. Każdemu można jeden ze znaków przypisać właśnie, wiesz. Panna pedantyzm, jaki masz znak zodiaku? Wodnik. No wodnik, bardzo inteligentny. Dziękuję. Ale to jest zasługa wodnika, nie moja. Słuchaj, ale jeszcze mało tego. Spójrz na datę urodzin i śmierci. Obaj panowie umierają, nie ten sam miesiącu, ale obaj panowie umierają raz, że z wyniku tragicznego splotu okoliczności, kilka zaledwie dni przed swoimi kolejnymi urodzinami. Tak, no to chciałam powiedzieć, że w tym całym miesiącu... Beksiński 3, Kometa tak. 4 dni. Czy sugerujesz, że byli zaginionymi braćmi bliźniakami? Nie, sugeruję, że twoja następna książka, o której nie chcesz mówić, będzie musiała... To już teraz masz prosty klucz. Szukaj żony Zofii, kogoś w rodzinie młodszej Tomasza. To był prototyp, czyli numer zerowy. Nieudany. Nie, tylko po prostu to jest... Ten wyjątek, który potwierdza regułę. Także już teraz wierzę w szukać. Tak powiem wydawnictwu. No. Przyjdą, dajcie mi bohatera z żoną Zofią, synem Tomkiem. Tak jest. I żeby umarł kilka dni przed śmiercią, tak. Najlepiej tragicznie, prawda? Przed urodzinami. Tak. Słuchaj, jak wrzucisz to w komputer, to nawet coś ci wyskoczy. Tak a propos jeszcze żony, bo no właśnie, tutaj wspomniałaś. Pamiętam, byłaś tutaj w Sanoku kiedyś,
prywatnie, ale tak naprawdę już pracowałaś, pojechałaś w Bieszczady, bo początkowo ty miałaś trochę szersze zamierzenie. Tam miała ta Zofia być dalej, to znaczy to się nie miało chyba kończyć. Nie. Miało się kończyć. Ja zakładałam, że skończę na 69 roku, ale strasznie nie chciałam poznać Zofię. Nie chciałam, żeby była postacią jednoznaczną, więc wydawało mi się, że poznanie Zofii polega też na tym, żeby pojechać do miejsc, w których ona żyła po śmierci Krzysztofa, żeby porozmawiać z ludźmi, którzy ją znali. Tu rozmawiałam z panią Bandurką z Muzeum Sanockiego też. Każda rozmowa, a w Chmielu też rozmawiałam z ludźmi, każda rozmowa na temat Zofii pozwalała ją lepiej poznać. Natomiast ja od razu zakładałam, że dzień śmierci, moment śmierci Krzysztofa jest końcem, dlatego że potem to tak, mogłabym opisać pogrzeb, no ciekawy, ale nie aż taki szałowy, żeby tam się coś działo. Mogłam też opisać potworne walki rodziny o spadek i to byłoby tak niefajne, że nie chciałam. Krzysztof w Komedę już nie żył i nie miał na nic wpływu, więc odpuściłam. To rozumiem, ale w ten sposób, znaczy, ale to źle powiedziałem, bo to nie jest zarzut, ale ta książka kończy się okrutnie. To znaczy, zauważ, że w Beksińskich jest jeszcze taki, to co czasami bywa też w filmach, taki jeszcze jeden epizodzik, prawda, który daje oddech, takie katarzis. W filmach też to zazwyczaj, nawet w horrorach, prawda, musi być coś na koniec, żeby odetnąć, żeby to napięcie zeszło. Znaczy ja poradzę na to, że komedia nie wyzwała sobie zapośmierć. Tutaj to się kończy dokładnie na tej scenie, kiedy on umiera. Trochę jak w filmie Ostatnia Rodzina jest wyciemnienie. To była też rada mojego redaktora Daniela Lisa, że to zdanie jest na tyle mocne, żeby na nim skończyć. Bo ja trochę inaczej ten reportaż ułożyłam i po tym zdaniu ostatnim dałam te wycinki z gazety. A on mówi, że jednak to ostatnie zdanie jest na tyle dobre, żeby... Oj, woda. To wylałby Ksiński. On zawsze takie numery robi. No. Tu ci się leje, tu. Ale fajne, jak... Ale zobacz, jak rtęś. Możemy w tą gąbkę wessać. Nie, bo to pewnie cenne dobro. Może umiesz wróżyć to, coś nie, zobaczysz. Nie zobaczysz, więc dobrze. Słuchaj, ja mówiłem o tym, że... Znaczy, ty też mówiłaś i to wynika z tej książki, że czasami... Czy ktoś ma serwetkę pożyczyć, to byśmy ją wsiągli? Nie, co ty, mogę? Serio, to nie jest cenne dobro narodowe? To nie jest jego gąbka, więc... Aha, dobra. Ale zobacz, to jest jak ten, jak to się... Rtęć! Ja mówię, że tak jest. Ucieka. I teraz takie mamy zawody łamania rtęci. A film Bariera pamiętasz? Tak. Jak Ewa Demarczyk śpiewa piosenkę, którą wykonuje sprzątaczka w filmie, tak. Więc może zaśpiewam z ręką na sercu i będziemy wykonywać ją tak jak ta kobieta w filmie Skolnowskiego. To ty łap dalej. Słuchaj, ponieważ wielu rzeczy no właśnie nie mogłaś ustalić na pewno, to... ale czekam, to była moja... A to dobra. Się moje. Nie, dobra. W sumie mam jeszcze. Chodzi z tego tragikomedia. Tragikomeda. Tragikomeda. A komedia, prawda, napisali mu, wspominasz o tym. Tak. Któryś urzędnik, nie wiedząc co to jest komeda, napisał, że pan komedia, czy... Pan Trzciński napisał. Trzciński, tak. I... Że to byli urzędnicy, którzy wyrazili... Nie. Wyrazili zgodę na wyjazd, wywiezienie płyt przez komedę za granicę, bo na to też trzeba było, żeby własne płyty wywieźć, 5 egzemplarzy, trzeba było mieć zgodę. I urzędnik napisał, że wyraża zgodę Trzcińskiego z zespołu Komedia. O, dziękuję bardzo. O, będzie porządek. Pytaj, a ja to będę sprzątał. Dobrze. Pytam albo stwierdzam. Uczyniłaś z tego właściwie taki sposób warsztatowy trochę w pewnych częściach książki, z tego, że pewnych rzeczy się nie da ustalić. Znaczy, nie ukrywasz tego, wręcz przeciwnie, właśnie to pokazuje, że to jest, myślę, już taki fajny zabieg czysto redakcyjny tej książki. To jeden z twoich takich już zabiegów, bo ty już tak powoli wypracowałaś ten swój styl, że już można powiedzieć, że jesteś w tej szczytowej grze Łukowskiej, wiesz, teraz. Myślisz, że będziesz potem tylko gorzej? Nie, po prostu ty już będziesz trudność zawsze. Dzięki. Bo bardzo często piszesz tak, znaczy zadajesz pytania, pokazując, że nie wiadomo jak było, prawda? Mówisz o tej słynnej wystawie Oto Ameryka, o której pisał Chłasko, pięknych 20-letnich, i pytasz, zadajesz pytanie, czy Krzysztofowi Trzcińskiemu udaje się zobaczyć wystawę? Nie wiadomo. Ciekawe, czy interesuje go polityka. Później mówisz, o czym wie na pewno, ale później, czy przeżywa śmierć Stalina w marcu 1953 roku? Czyta komunikat KCPZPR, to jest cytat. Czy martwi go szczególnie zawieszenie Tygodnika Powszechnego?
i tak dalej, i tak dalej. Dużo takich pytań zadajesz i to jest... Ten rozdział to był taki zabieg formalny, dlatego że pisząc o komedzie trzeba też było napisać o polityce. A takie było wtedy skondensowanie tej polityki, że gdybym pisała tak prawilno, w tym roku to i to, to byłoby nudne, niestrawne i by zawiesiło tak, na tak, tutaj sprzedajesz te informacje. A ja nie wiedziałam, jak właśnie tak się robi, nie? To jest taki, wiesz, taka hydraulika reportażu, nie wiedziałam w ogóle, jaki był stosunek komedy do polityki, do tych... On się nigdy nie opowiadał. Ja wiem, że krytykował Związek Radziecki w kręgu bliskich znajomych, bo mówili mi, ale publicznie się nie wypowiadał. I byłam bardzo ciekawa. Zdumiało mnie to, co powiedział Jerzy Milian, że oni w ogóle nie zauważyli czerwca 56 w Poznaniu. Przecież oni byli wtedy, grali. Oni mieli próby w centrum, w Arkadii. Przecież oni wychodzili z tych prób i tam biegali ludzie, jeździły czołgi, strzelano do ludzi, nie zauważyli tego? Dziwne, prawda? No więc zadaję te pytania po pierwsze, żeby dać czytelnikowi jakby do zrozumienia, że nie wiem, co myślał Komeda, nie wiem, jaki był jego stosunek do polityki, a też, żeby jakoś tak w miarę zgrabnie pokazać, co się działo wtedy w Polsce, ale też tak za mocno nie przynudzić. Ale to jest tak, że twój taki zabieg już trochę, przynajmniej w niektórych fragmentach, one będą miały fajną pamiątkę, wiesz, bo tak, wiesz, jak to wysną te strony, to będą takie pergamy. Musisz suszyć długą, bo grzybica się wda, jestem archiwistką z wykształcenia. Ale opisujesz pewne rzeczy, które właściwie inscenizujesz. Mało, że piszesz, że nie wiesz, ale piszesz, jak mogło być. Zwłaszcza w jednym miejscu. Ten moment, jak on jak Krzysztof powiedział, tak, że rzuca pracę w klinice. I tutaj opisujesz całą tą sytuację i Zenobia, czyli matka, łapie się za serce, Mieczysław, ojciec, milczy, Zofia czeka na ławce pod domem i tak dalej, i tak dalej. Tu opisujesz całą jego wypowiedź, w jakiej sytuacji, jak oni siedzą. To jest już taki czysty reportaż literacki, można powiedzieć. Bo ja widzisz, bo ja inaczej pojmuję reportaż literacki. Dla mnie reportaż literacki to jest reportaż tylko napisany taką ładniejszą polszczyzną, więcej poświęciło mu się czasu. Natomiast ty uważasz, że reportaż literacki to jest taki, w którym jest nieprawda, nie? Nie, nie. Ludzie chodzi mają o różne... zainscenizowanie, to nie. Nie jest nieprawda. Ja pozwoliłam sobie tutaj napisać, że nie wiem jak było, ale sobie mogę wyobrazić. Natomiast moim obowiązkiem jest powiadomić czytelnika, że o tym nie wiem. No i oczywiście części składowe tego wszystkiego są prawdziwe, bo pani Zenobia w chwilach nerwowych naprawdę się łapała za serce. Ojciec naprawdę był pod pantoflem bardzo milczącą osobą. Naprawdę poznańska, mieszczańska rodzina jadała te rosołki, więc to byłam w tym mieszkaniu, w którym on to oświadczył rodzicom. Wiem, jaki był układ pokoi, więc to nie jest tak, że zupełnie sobie wymyśliłam, tylko zbiór pewnych rzeczy, które pomyślałam sobie, że tak mogło być. No, ale zawiadomiłam czytelnika, że to jest próba rekonstrukcji. Tak, tak, jasne. Jesteśmy ostrzeżeni. Mało tego, bawisz się bardziej czasami tą formą, bo mam przykład rok 55 i ty piszesz w pierwszym podrozdziale styczeń lub luty. Wciąż luty, marzec, okej. Lipiec i sierpień, a potem miesiąc nie wiadomo który, może być wrzesień. Albo na pewno grudzień, ale może też być trochę wcześniej i później. Albo możliwe, że listopad. No to już jest zabawa jednak literacka tutaj. Jest. No to fajne jest, nie? Bardzo fajne. Tak nie zamudzić, nie wie. Jak, wiesz, jak prawie nie jak wiem. Gombrowicz w dzienniku, prawda? Poniedziałek, ale który, jaki, to już mniejsza z tym. Tak. Nie no, oczywiście jak najbardziej. W ogóle robisz tutaj mnóstwo takich rzeczy, bo do tego powoli zmierza. No, jak już mówimy o tej formie wysokiej, można powiedzieć, kto użyć takiego określenia, który jest w transporcie powietrznym chyba, że osiągnęłaś wysokość przelotową, tak? I że od tej pory już naprawdę bardzo wysoko trzymasz ten pułap cały czas. I są takie cechy, które pamiętam z 45, pewne czasami, coś jeszcze z Beksińskich, a tutaj to jest po prostu, no to już widać, że to jesteś ty. Te twoje, wiesz, bo można by porównywać do różnych sztuk twój sposób pisania, na przykład do konstrukcji architektonicznej, do utworu muzycznego, bo Komeda się o to prosi. A wybaczysz za banalność, ale ja na przykład jak tak czytam często te zdanka twoje, które ty tak oddzielasz jak takie gałązki, to mi się Bierki przypominają na przykład. Wrzucasz takie pierwsze długie zdanie na przykład, którym jest dużo wszystkiego, prawda? No tak jak chociażby w tym otwarciu tutaj, prawda? Że tam wchodzą około, w środę 8 sierpnia 56 roku, jest bardzo długie zdanie, około godziny 20 na zbitą z desek i częściowo przykrytą dywanem scenę wchodzi 6 młodych mężczyzn w czarnych ubraniach. I teraz mamy kolejne stopnie, no to chodzi o skład tekstu, prawda? Każdy jest w osobnym wersie teraz. Lekarz, student mechanizacji, plast i tak dalej, i tak dalej. I to się dość często spotyka coś takiego,
Dzięki czemu oczywiście bardziej naciskamy na każde słowo, ale mam takie właśnie wrażenie, wiesz, albo a propos tej hydrauliki, to jest takie kapanie. To jakbyś tak, wiesz, nie odkręcała całkiem tego kurka, tylko tak po troszeczkę sobie kapiemy i łapiemy wodę do tej szklanki. Wiesz co, jest tak jak mówisz, tylko że ja nie umiem wyjaśnić, dlaczego ja tak piszę, bo nie mam narzędzi do tego, jestem tylko tym zwykłym historykiem, nie literaturoznawcą, ale znając proporcje, Gombrowicz mówił, to nie ja piszę, tylko mnie się pisze. Tak więc ja nie umiem tego zanalizować, po prostu siadam i takie zdania mi się układają. Bardzo lubię przestrzeń, bardzo lubię oddech w tekście. To oczywiście wynika z naczytania się w życiu z tekstów. Szczygieł ma taką metodę. Małgosia Szejnert ma bardzo utkane gęsto zdania, ale też ma powietrze w tym. No to umiejętnie zwalam od innych. Kapitanie, często też rośnie napięcie, to znaczy to jest to, co... Pamiętam, jak ci to czytałem te fragmenty w roku 45 na naszym spotkaniu, pokazywałem te takie twoje zatrzymywanie. Bardzo dziękuję. Będziemy... Dobrze, pomałym. Własna płyta to szczęście. Własna płyta z jazzem to cud. Własna polska płyta z jazzem niemal nie istnieje. Trzy zdania osobne, trzy wersy. Właściwie każdy słuchaj brzmi jak aforyzm na kalendarz. Niemalże dzięki temu. Boże, jaki komplement. No tak sobie pokadziliśmy, skoro o tym wodniku było, to też muszę się jakoś... A ty jesteś jakimś znakiem? Panna, jestem bardzo porządna, widać chyba, prawda? Tak. Jeszcze a propos tylko twojego stylu. Tylko, proszę Państwa, ja o tym mówię dlatego, że to nie jest po prostu biografia, monografia. To jest jednak książka literacka też. I w tej zabawie, w takiej zabawie z czytelnikiem naprawdę ma się dużo przyjemności samej w sobie. Nie musi nas bardzo interesować konkretnie komeda, czy konkretnie jazz, czy coś. Ale są fajne, na przykład jest taki rozdział Dorota Cedro śpiewa w hybrydach. Notabene to jest pseudonim, prawda? Można by ogłosić konkurs. I potem kolejne podrozdziały, to jest właściwie jedno wielgaśne, długaśne zdanie rozbite na poszczególne cząstki. Krzysztof ulega żonie, trzy kropki. Tutaj mamy fragment, no i czytamy. Dalej, trzy kropki i odkrywa talent. Czytamy i tak kolejno czytając. Więc podpisuje kontrakt z hybrydami, a z Zielonej Góry przejeżdżają Ula z Leszkiem i Ula zmienia się z Beethovena w Sagankę oraz z Cedro w May. Poetka w tym czasie widzi, jak zwisają dziewczyny, ale w końcu trzeba wrócić do domu i tak to się wszystko kończy. I tak się ułożyło całe zdanie, które właściwie jest streszczeniem tego, co jest w tym rozdziale. No przyznasz, no, to się tak się nie pisze samo. To jednak był pomysł, to był jakiś zamysł. Jezu, to wyniknęło z frustracji. Ja byłam w połowie, tak mi strasznie nie szło to pisanie. Pisanie mi zawsze strasznie nie idzie i mnie się wydaje, że tym razem to nie będą momenty przelotowe, tylko turbulencje i że w końcu rozbijemy się, jak nie przymierzając co, nie przymierzając o co. Więc... Ja o polityce nie, w ogóle nie. Więc naprawdę siedzę i mówię, Boże, jak teraz opisać tę karierę tej Urszuli Dudziak, żeby to było jakoś fajnie. I jakoś tak. Ale naprawdę to jest wszystko wyrywanie flaków żywcem. To w ogóle nic mi się lekko nie pisze. No, to mi się lekko pisze? Ale nie można tego porównywać z pisaniem takim bardziej naukowym. Nie, to się w ogóle nie lekko pisze. No właśnie. I mało tego, jeszcze się nie lekko czyta. A to gorzej. Przynajmniej masz tę przewagę. Wiesz co, może jeszcze go zapytajmy najpierw, bo jeszcze o coś cię chciałem zapytać, ale być może oddalibyśmy na moment głos Państwu. Gdyby ktoś z Państwa chciał zadać jakieś pytanie, coś go nurtuje, to tam nawet chyba Pan Tomasz, Pan ma mikrofon bezprzewodowy gdzieś na sali, gdyby była taka konia, ale tu jest dość dobra akustyka, może usłyszymy. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytanie? Jest mikrofon. Jest mikrofon. Jest mikrofon. Chciałem Pani pogratulować, bo książka jest naprawdę znakomita, chociaż nie jest w moim typie. Dlatego, że... Książka, nie Pani. Nie, Pani nie. Mówca za... Tak, tutaj może nie ścisłości, bo godzina jest późna. Jak na mnie ja chodzę spać z kurami. Już pewnie troszkę późna jest. W każdym razie, wydaje mi się, że Tolstoj już dawno minął i te takie do poduszki jakieś książki
są za długie. Tak jak dla mnie. Ja jestem coraz starszy i wolę czytać rzeczy krótsze. Nie wiem, czy odbiorcy też są tacy sami. Odwrotnie może. Młodsi to chcą czytać więcej, czy chcą być przy komputerze. Oczywiście obydwie książki mnie bardzo zainteresowały, szczególnie o Beksińskim i o Komedzie, dlatego że jestem muzykiem. I wydaje mi się, że nic też nowego się, jeśli mam być krytyczny, nic nowego się w sumie o nim nie dowiedziałem, tak naprawdę. I po jakimś czasie po prostu mi się to nie dziwiło, chociaż pani język jest znakomity, naprawdę. Od początku się czyta fajnie, ale później jakoś są te drużyzny po prostu, które... Nic się nie dzieje. No, nuda panie, gra panie, jeździ na granicę. No nuda, no troszkę nuda, przepraszam. Na szczęście spadł z tej skarpy na końcu. No właśnie, może dlatego. Także ale ja żałuję, że nie trafiłam na pana, bo nawet Wojciech Karolak powiedział, że połowę rzeczy nie wiedział. Co się dowiedział ode mnie z książki, a pan wszystko wiedział, kurczę. Nie, nie, ale jeśli się czyta te na przykład Tomasza, te Pasierba Komedy, nie? Tomasza Lacha. Tak. Lacha, Tomasza Lacha, prawda? To nie jest znowu aż tak, że to odstępuje. On po prostu w skrócie przedstawia te wszystkie podobne fakty. A szczegóły, owszem, pani jest doskonała. Jako reporterka, archiwistka, tak jak sama pani podkreśla, to jest przepiękne. Ktoś lubi tylko ogólne wiadomości, ktoś lubi szczegóły, prawda? I ile z tego zapamiętamy w końcu, prawda? Tak. Tylko o to mi chodzi. Natomiast chciałem podkreślić, jeśli chodzi o jazz i o komedę szczególnie, że czasami nie rozumiemy, że jednak w tym czasie, kiedy Komeda grał, najbardziej popularny w Polsce był jazz tradycyjny. I w zasadzie byliśmy opóźnieni w stosunku do Amerykanów, bo to jest ich muzyka. A to, co Niemcy prezentują, czy tam może Norwegowie są najwyżej cenieni, To była ta odmienność, że jednak on reprezentuje muzykę nowoczesną, jazz nowoczesny. Prawda? A pan na pewno czytał książkę? Pani o tym pisze, oczywiście, no. Tylko że wydaje mi się, że trzeba to podkreślić. Że w rozmowie waszej to tak by było, jakby wcześniej jazzu nie było. No, była odwilż stalinowska, prawda, no to nagle się jazz pojawił. Tak. Czy w Luksemburgu tam trochę słuchaliśmy różnej muzyki. Ja też słuchałem Jimi Hendrixa pierwszy raz w Radio Luksemburg, czy to w tym wypadku jest inne radio, prawda, bo to jest radio amerykańskie. No, ale mniej więcej te nowości do nas przypływały jakby no w inny sposób, kompletnie inny sposób. I w zasadzie nie chciałbym też zajmować, żeby inni się wypowiadali. To nie była jednostronna dyskusja. Ale chciałem tylko podkreślić właśnie, że ten jazz czasami jest bardzo różnie rozumiany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Znaczy ja nie miałem tego wrażenia rzeczywiście, żeby to było, wręcz tam wielokrotnie nawet jazzmeni podkreślali to swoje przywiązanie do tradycyjnego i Komeda na początku był jednym z tych nielicznych, którzy się w ten nowoczesny, ten modern jazz, prawda, pakowali, ten cool, ten West, jak on nazywał, West tak, Coast. Tak, jednak bardzo długo jazz tradycyjny trzymał i właściwie no, ten nowoczesny był zawsze taką środką, chociaż potem Stefan Kisielewski powiedział, że to jego zdaniem Komeda zabił jazz w Polsce. Właśnie przez ten modern jazz, przez to, że nie można było tańczyć, przez to, że nie można było w dosyć taki prosty sposób, jak to powiedział Kisielewski, prymitywny sposób wyrażać swoich emocji, dlatego ludzie się przenieśli na bigi, przerzucili na bigi, bo chcieli krzyczeć, stać pod sceną, machać marynarami. To jest taki fajny fragment wywiadu z 1957 roku z Przekroju,
gdzie dziennikarz przekroju robi wywiad z, no, z chuliganem, a chuligani się charakteryzowali tym, że na przykład nosili koszule wypuszczone na wierzch, co podkreślali dziennikarze właśnie, że to już jest po prostu skandal obyczajowy. I ci chuligani, czyli tak naprawdę no, fani muzyki, przychodzili na koncerty, machali marynarami i rzucali je w tłum. No i jest wywiad z takim człowiekiem i pyta go dziennikarz, jak to jest, a on mówi, no, że rzucamy tymi marynarami, rzucamy koszulami, rzucamy krawatami, ale przychodzimy w starych ubraniach, bo one do nas nie wracają. Więc nie, no oczywiście, pan po prostu przysypiał trochę nad tą książką, no ale nie każdemu się musi podobać, jednemu książka Lacha, drugiemu książka Grzebałkowskiej, bo tam dużo jest o jazzie tradycyjnym, o tym przebijaniu się i skąd się jazz w Polsce wziął i że byliśmy w opóźnieniu sporym i że to radio było i tak dalej. W książce jest, ale w rozmowie. Już może ktoś ma inne pytanie? Jeszcze poprosimy jakieś pytanie. Dobry wieczór. Tak, pani Magdalena, akurat siedzę koło mojego przyjaciela, który tą książkę czytał nocą, późną, ponieważ ja czytałam, ja ją kupiłam, więc ja ją czytałam w dzień i wieczorem, natomiast Leszek czytał ją dopiero nocą, kiedy ja już tej książki nie potrzebowałam, więc to jest nieprawda, że coś go tam nie interesowało, nie nudziło. Poza tym myśmy, czytając tą książkę, też stale zaglądali do komputera i też pewne rzeczy żeśmy nie konfrontowali, tylko pobieraliśmy jeszcze więcej informacji na inny temat. Stąd tak jak gdyby bardzo głęboko żeśmy przeżyli to wszystko jeszcze raz. Za to bardzo chcielibyśmy pani podziękować za to takie nasze przeżycie rodzinne tej książki. No, ale ja chciałam o coś innego zapytać. Mówiła pani tutaj o tej prawdzie, o tym dochodzeniu do prawdy. Mówiliście tu państwo o tej prędkości przelotowej, którą osiąga, marzy o tym, żeby osiągnąć artysta, prawda? Pani mówi, że pisząc przeżywała pani cały czas te turbulencje, że była taki strach i obawa, czy będzie miała pani jakiś problem z następną częścią, z informacjami. Ja to już wielokrotnie czytałam, zauważyłam w wypowiedziach innych pisarzy, że oni mają z tym dochodzeniem do prawdy taki problem i że to dla nich często jest taka blokada. Czy pani to też odczuwa, że to dochodzenie do prawdy, że to, że prawda w pewnym sensie staje się naszą religią też, czy to nie ogranicza pisarzy szczególnie, którzy mają te tendencje do puszczania wody fantazji, wymyślania historii, ale, które czytamy. Bo czy pani ma na myśli pisarza, bo ja nie jestem pisarką, tak mi się przepisuje to, tak, że jestem pisarką, ale tak naprawdę jestem reporterką, tak. I prawda jest jakby podstawową rzeczą, na której mi zależy, jeżeli chcę opisać. Forma, literackość tego wszystkiego jest drugą sprawą, tylko już w latach 90. uznano, że prawdy jako takiej nie ma. Więc ja nie twierdzę, że mam jedyną prawdę na temat komedy, ale nie mam problemu z dochodzeniem do prawdy i nie mam problemu z tym, że jeżeli czegoś nie wiem, to sobie wymyślam, kontrokoloryzuję, a jeżeli to robię w tym jednym fragmencie, o którym mówiliśmy, to wtedy ostrzegam czytelnika, że to jest rekonstrukcja. Natomiast, no nie, bo prawda jest dla mnie podstawowa. Reportaż to prawda. Jeżeli ktoś w reportażu pozwala sobie na kłamstwo, to nie jest to wtedy reportaż, a ja jestem reporterką i reportaż dla mnie jest najważniejszy. Więc co jeszcze chciałam powiedzieć właśnie, że tylko uznajmy, że ja nie mówię, że daję państwu teraz jedyną prawdę na temat komedy, że jestem właścicielką jego biografii i teraz wszyscy muszą się ode mnie odbić. Nie. To bardzo pięknie powiedziała Agata Tuszyńska, ja tylko po niej powtarzam, że ona nie tworzy jedynej prawdy na temat bohatera. To jest jej portret na temat danego bohatera. Ja tak samo. Przecież wiadomo, że po książce o Beksińskich powstawały inne książki o Beksińskich. Słucham? Prawdziwe książki o Beksińskich. I ja nie mam pretensji, ani nie roszczę sobie w ogóle praw własności do bohatera. Ja staram się być jak najbardziej obiektywna,
ale też obiektywizm jako taki zupełnie nie istnieje, prawda? Więc to i tak jest przeze mnie przetworzone. Ja podaję takie fakty. Mnie bardzo interesuje życie codzienne, więc podaję, ile kosztował chleb w tamtych czasach, a skąd dziewczyny brały halki do spódnic, a to, że szyły z siatek wędkarskich, to dla mnie fascynująca rzecz. Pewnie ktoś, kto by pisał książkę o Beksińskim, a to go interesuje, w ogóle o komedii, i to go nie interesuje, w ogóle nie zwróciłby na to uwagi. Więc jednak mimo wszystko jest trochę ta książka subiektywna, ale w tym subiektywizmie, o Boże, teraz gadam jak filozof, nikt nic nie rozumie, w tym subiektywizmie staram się być jednak jak najbardziej obiektywna. Przedstawiam moją prawdę. Tutaj nie ma ani słowa takiego, które by nie zostało zweryfikowane. Jeżeli czasami, już mi jeden ktoś wytknął błąd, ale to naprawdę jest moja wina, bo przy sprawdzaniu takiej liczby rzeczy, bo naprawdę wszystko trzeba było sprawdzać, też z racji upływu czasu. Mam jedno tutaj, jedno potknięcie. Układ warszawski. Co mówisz? Układ warszawski. Nie, Ula Dudziak, jak mi mówiła, że chciała być piosenkarką, chciała śpiewać, powiedziała, że chciała śpiewać jak Ewa Demarczyk. Tylko że ktoś mi wytknął, że Ewa Demarczyk rozpoczęła karierę w 63, a Ula Dudziak rok wcześniej. Czyli nie mogła się wzorować na Ewie Demarczyk. Ale 50 parę lat minęło. Naprawdę ona nie musi pamiętać, to ja powinnam sprawdzić, ale już to mi nie przyszło do głowy. Ale na przykład wszyscy jak jeden mąż, jazzmeni, muzycy, fani jazzu, mówili, że ich ukształtował Wills Conover i jego Voice of America. Co Ula Dudziak myślała, nie znała angielskiego, myślała, że to jest Voice of America. Więc nie, Voice of America. I wszyscy mówili, niektórzy mówili, jeszcze pod koniec wojny w ukryciu słuchałem Voice of America i Willisa Conovera. I każdy mi mówił, ukształtował mnie Wills Conover, ukształtował Wills Conover. No więc sprawdzam, kiedy Wills Conover zaczął puszczać muzykę na kraje komunistyczne jazz. I to jest rok 56 bodajże. Czyli nie. Jest coś takiego jak fałszywa pamięć, prawda? Czyli nam się wydaje, że czegoś bardzo długo słuchaliśmy. To zweryfikowałam. Zweryfikowałam 10 tysięcy różnych rzeczy. No tutaj nie dopilnowałam tej Uli Dudziak i Ewy Demarczyk i pewnie jest trochę drobiazgów, ale zaraz powstanie komeda osobistszy, portret jazzu, czy tam osobistsze życie jazzu i wtedy będziemy już wiedzieli, jaka sprawa. Osobistszy to bardzo niedobra forma, więc nie powstanie na pewno taka książka. A założymy się. Dobrze. Czy jeszcze jakieś pytania? Ale czy jeszcze może ktoś inny z Państwa z sali? Mam takie intymne pytanie, proste. Stała się Pani fanką jazzu? Czy stałam się fanką jazzu? Tak bardzo. Myślę, że nie dam się tak łatwo zagiąć w jazzie polskim między 40... Mówię, czy znawczynią, ale czy fanką? Ale Pani poczeka. Między 45 a kwietniem 69. Ja zawsze lubiłam jazz. Ale nie powiem, że free jazz to nadal go nie rozumiem. Ale pociągnął się, że Wojciech Karolak też nie lubi free jazzu, więc jesteśmy już przynajmniej we dwóch w kupie. Natomiast nie lubię jazzu tradycyjnego i Dixielandowego i Chicago nie polubiłam. Bardzo lubię swing. No i bardzo lubię ten jazz, od którego zaczynał Komeda, czyli West Coast, cool jazz. Naprawdę Brubecka sobie puszczam sama, ale bardzo polubiłam, zakochałam się w polskim jazzie, lat 60. zwłaszcza. Bo naprawdę jest fantastyczny. No to, że jeszcze niedawno, ale to pamięć też już jest taka przepełniona, że to się traci, ja słucham non-stop jazzu pracując nad książką, czyli nie pisząc, ale pracując każdą muzykę, tak jak Pani mówi, że do internetu Pani sięgała, to tak samo ja cały czas, a gdzieś tam wspomnieli o jakimś kompozytorze, jakimś muzyku, no to zaraz przesłuchiwałam, żeby też wiedzieć, o czym mowa. I komedię miałam tak nasłuchanego, wszystko co było dostępne, że mogłabym wziąć udział w programie Jaka to Melodia, ale tylko komeda musiałby być i tam jeden klawisz i bym wiedziała już co to jest. Ale to już mi zanikło, no bo już naprawdę nie mam gdzie tego gromadzić. Dysk zewnętrzny powinnam być. Ale to jest zaraźliwe dla czytelnika też, bo znaczy ta książka skłania do sięgnięcia do muzyki, absolutnie. No. Chce się po prostu usłyszeć, jak to faktycznie było. Tam jest tyle o tym, że no, brakuje tylko tego elementu. Idealna byłaby oczywiście jakaś płyta jeszcze jako ilustracja. Ale to nie dołącza się chyba płyt do książek, bo to jakiś inny wad się kładzie, to nie można tego połączyć. Tak. No. Więc trzeba sobie na YouTubie wyszukać. Jasne. A jest tam tego trochę. Tak, jest. I można zobaczyć Komedę żywego, mówiącego. Niewiele jest wywiadów z nim, ale jest taki fajny program Ernsta Berenta. Jazz in Poland, więc tam można zobaczyć, jak bardzo skromnie, jak mówi, prawda? Tak. Biegle, ale jak skromnie. No, cała on. Tak. I świetnie grają wtedy. Także bardzo polubiłam jazz i odkryłam sama dla siebie na przykład Jerzego Miliana. I już tego Miliana, kiedy nie grał jazzu, nie komponował też w latach 70., no ale wyszło to od jazzu. Mm-hmm. Czy jeszcze jakieś pytanie z sali?
ponieważ robi się pora taka już wieczorowa, to będziemy zmierzać ku końcowi, ale żeby była pewna klamra redakcyjna, pani reporterko, reportażystko, na koniec zapytam cię o kilka rzeczy. No powiedzmy, nazwijmy to sprawdzianem na autorstwo. Czy autorka pamięta, co napisała? Nie, nie, żartuję. Chodzi o to, żeby pokazać... Nie, nie, jeszcze chwilę, nie demontuj. Nie. Chodzi o to, żeby pokazać, jak o różnych rzeczach tam się pisze, ile tam jest set, a może tysięcy drobiazgów, które się składają na tę książkę. Na przykład, co wspólnego z biografią Komedy ma marszałek Rola Żynierski? O Boże, nie pamiętam. Co ma? A taki jeden duński jazzman, który po polsku... A, szwedzki, Svante Foerster. On był fanem jazzu, kochał Polskę i był szwedzkim poetą, a poza tym, ale działaczem jazzowym. I on był potem asystentem Olofa Palmego, więc bardzo ważna postać. Strasznie kochał Polskę i oczywiście, jak to ci naiwni Duńczycy i Francuzi ówczesnego czasu, był zakochany w komunizmie. Nasi polscy jazzmeni bardzo się z tego podśmiewali, bo wiedzieli, z czym się to je. Ale trochę się nauczył polskiego Svante Foerster. I jak pili wódkę, oni wszyscy pili wódkę na humor, wszyscy, więc jak pił wódkę Svante Foerster z polskimi jazzmenami, to mówił różne polskie przekleństwa, których go nauczyli, oraz wołał marszałek Rola Żymierski. Na zdrowie. Na zdrowie i ciach. Także tak. To miał wspólnego, aha, tak. A bardzo mi się podobało takie określenie, pamiętasz, garnitur padaczkowy? Tak, tak, tak. Michał Urbaniak. Mm. Nie chciał iść bardzo do wojska i symulował padaczkę. I jego mamusia zadbała o to, żeby nie pobrudził takiego garnituru, no nie, do kościoła to nie, ale takiego no, na przyjęcie albo do grania na scenie. Przecież on był wybitnym, znaczy jest wybitnym skrzypkiem, ale był wybitnym skrzypkiem klasycznym. Gdyby nie wódka i jazz, to by dzisiaj no, był jechudnim menuhinem co najmniej. I miał ten garnitur padaczkowy, który nakładał, rzucał się w kałuże, brudził, robił pod siebie. I na przykład wtedy Stanisław Zwierzchowski, jazzman, jego przyjaciel, klękał przy nim, mówił: taki młody, taki młody. No przyjeżdżała milicja, brała go do szpitala i kilka takich numerów i się wywinął od wojska, bo z padaczką do wojska nie brali wtedy. Mhm. Jeszcze mam pytanie o takiego piesek imieniem Krzyżyk. O, to też fajne. Piesek imieniem Krzyżyk to był 30-kilogramowy pień drewna, który jazzmeni podczas kempingu jazz kempingu na Kalatówkach w 1959 roku wciągnęli do schroniska, przywiązali do sznurka i ciągali ryjąc po parkietach, wołając: Krzyżyk, Krzyżyk, chodź. I wszyscy byli, znaczy dziennikarze, którzy na to patrzyli, a właściwie jeden Giełżyński był bardzo z tego niezadowolony oraz szef schroniska chyba był trochę załamany. No ale potem podobno się okazało, że to schronisko szło do remontu i ten krzyżyk się powtórzył przez dwa lata, w 59 i 60 roku był. Tak się bawiła złota polska młodzież. O Jezu, jak oni tam się bawili. Tam taki motyw z tą wsianką też był dobry, nie? No. Przetłumacz na koniec z polskiego na polski, albo na nasze, albo skomentuj może takie zdanie. Neskim, Klifcizianaciow. Nie mogę, bo to jest bardzo nieprzyzwoite. No to powiesz chociaż... to francuskie słowo na odwrót, Sarok, to wtedy ja powiem, no. Neskim to jest, te Klifcizianaciow to nie powiem, bo to no jest... Dobrze. Znaczy Klifcizia to była niezła dziewczyna, a Ciow, mówiąc kulturalnie, to było... Nie powiem, bo jednak w Sanoku to nie wypada. Państwo sobie przeczytają. W Sanoku natomiast... też się takie rzeczy dzieją. Nie. Natomiast jeśli chodzi o Neskim, to było fantastyczne słowo i ja się upierałam przez jakiś czas, żeby to był tytuł książki, Neskim. Ale wydawnictwo powiedziało, że takie głupie słowo, nikt go nie zapamięta. A Neskim to było słowo-klucz dla jazzmenów lat 50., 60. To słowo oznacza, to jest takie słowo płynne, bo ono może oznaczać fajnego kolegę, może oznaczać zawołanie. Słuchaj. Neskim chodź, Neskim słuchaj. To słowo pochodzi z języka tak zwanego klezmerskiego, ale tu gdzieś tam w XIX wieku korzenie są prawdziwych klezmerów żydowskich. Ale klezmerami nazywano w latach 40., 50., 60. muzyków knajpianych, którzy mieli swój język i chociaż nie było porozumienia między klezmerami a jazzmenami, bo jazzmeni strasznie zadzierali nosa i mówili, że klezmerzy no to grają do tańca i tam ten nieszczęsny wiśniowy sad i tak dalej, to jednak zaczerpnęli ich mowę, ich język. No i tego Neskima wzięli. Więc na przykład się mówiło: Neskim, grasz z białka, czyli Neskim, czyli
chłopaku, stary, jak tam powiedzieć, czy grasz z nut, to było takie słowo klucz. I mieli jeszcze swoją melodyjkę do tego. To w ogóle był cały język, ja tam mam cały rozdział o tym języku, bo to jest bardzo ciekawe. Natomiast mieli także swoją melodyjkę, którą można usłyszeć w filmie Niewinni Czarodzieje. Jak oni przychodzą po Łomnickiego, który jest tym lekarzem, perkusistą, co tak naprawdę nie grał komedy, tylko Skolimowskiego, tylko o tym nikt nie wie, tylko Skolimowski, no i teraz my. Więc jest taka melodyjka gwiżdżą. I nawet mam zapisane tutaj, jak ktoś jest muzykiem, to może sobie w domu zagrać, bo zapisałam dźwięki. Jeszcze mi Wojciech Karolak poprawił, bo źle zapisałam. Więc to była taka melodyjka, Michał Urbaniak mi mówił, ratunkowa. Że na przykład jak pojechało się do jakiegoś miasta obcego i się nikogo nie znało, na przykład w Gdańsku jest się na dworcu i pełno ludzi nie wie się dokąd iść, stawało się i gwizdało się tę melodyjkę. I zawsze się znalazł jakiś Neskim, który podszedł i powiedział: Neskim, masz jakiś problem, czy ci pomóc? To pewnie nie trwało długo, bo w ogóle ja wszystkich jazzmenów pytałam o słowo Neskim. No i wszyscy mówili, że to właśnie takie miało znaczenie. Natomiast kiedy zapytałam jazzmena młodszego pokolenia, ale młodszego od komedy jakieś 20 lat, to on powiedział, że Neskim to było obraźliwe słowo. Bo on zaczynał karierę pod koniec lat 60., czyli to wyewoluowało i potem przestali go używać, no bo się stało obraźliwe. Natomiast było Neskim, jedziemy, to zaczynamy grać. Chodziło mi o to, żeby pokazać, jak różne rzeczy są w tej książce, nawet takie językowe. Jest naprawdę kopalnia wiedzy o życiu, o języku, o muzyce, o komedzie też przy okazji, ale nie tylko w tym rzeczy. Jest to naprawdę kawał imponującej lektury. Bardzo nam miło, że byłeś z nami. Dziękujemy też panu Tadeuszowi Szwanowi, że doprowadził skutecznie do tego spotkania, bo walczył o to jak lew. Dziękujemy. Dziękujemy wszystkim za przybycie, Magdalowi szczególnie. I do zobaczenia. Ja tu jeszcze przyjadę. Dziękuję bardzo.